Co ja z tego będę miał? Udział. W czym? Sega. No i w pizdu i wylądował. Mein lieber Fabra, ist der beste Film bisher. Danke, Führer. Who wants to send a message to Germany? I have a message for Germany. That you are all going to die. A więc kolejne tutaj wykonane, wszystko zostało ostatnio, idziemy dalej. Zdobyliśmy plany brytyjskie, Oosterberg teraz. Trzeba będzie powstrzymać ich tutaj, pewnie most, będą chcieli przejść mostem czy coś takiego. Teraz zobaczymy, pewnie też jakieś nowe jednosteczki dostaniemy, nowe technologie. To też bardzo fajne, że ta kampania właśnie powoli, powoli odkrywa przed nami nowe karty. I co nam powiedzą w Oosterbergu? Muzyka. Na most. Tak, uchwalę. Niemiec. Get down the road. We must destroy the bridge before the Tommies lock it down. O, i patrzcie, proszę, proszę, tu już mamy więcej. Mamy dwa budyneczki. Tego nie możemy zrobić, bo brakuje odrobinkę paliwa. Tych można wykorzystać. Właśnie, mamy tutaj transporter z amunicją i on tutaj jakby buffuje wszystkie inne jednostki wokół. Naszym celem jest zniszczyć most za pomocą Goliata. Uuu, będziemy rozstawiać Goliatka. No właśnie, i tu też jest nowa mechanika właśnie, utrzymaj odległość wsparcia. To jest też nowość w tym dodatku, że jednostki mogą trzymać się właśnie na taką jakby, że tak powiem, odległość, którą zawsze będą wspierać nasze jednostki. Co teraz trzeba zrobić? Musimy zniszczyć ten most w Oosterbergu, żeby powstrzymać tutaj brytyjskie natarcie i nie tylko. Co my tu mamy w ogóle? Wóz zwiadowczy może zajmować teren. Transporter Vampir jest dosyć zabawny. Ale myślę, że mógłbym zrobić sobie trzeci budyneczek właśnie. O. Postaw to tak. I jak widzicie teraz w każdym, ale to w każdym tutaj budynku mamy nowe ulepszenia dla tych ludzi. Na przykład rzuty granatem przeciwczołgowym. Myślę, że to byłoby niezłe. Ale brakuje nam tutaj tego. Tu lecznica po prostu. A tutaj co to jest? Umożliwia szkolenie właśnie w ogóle łowców czołgów i tak dalej. Czołgi? Czy będą czołgi? No nie wiem, czołgów raczej nie mają. Brytyjczycy ciągle jesteś, są za liniami wroga tutaj, że no, nasze, za naszymi liniami są, nie? Więc spodziewamy się raczej, że tutaj nie będą mieć właśnie jakiegoś cięższego sprzętu. Mają tutaj jesteś saperzy, breny mają tam, głupoty i tak dalej. Mogę wybrać tego? Nie. Jeszcze nic nie mogę tutaj powybierać. Franz żyje, niesamowite. Witaj, Franz. O, od razu silnik uszkodzony. No właśnie, mają Brenna. Ale my spokojnie sobie ruszamy do mostu. Franz montażysta, tak. Początkujący fascynat montażu. A to rozwalone na polach. Jakie pola? Tu wszędzie jest pole. Więc tam myślę, że nie ma jak tego rozstawić. Tutaj, a może się pobombardować nawet. Chodźmy tutaj. No ale tymczasem ulepszonka. Weźmy na pewno sobie sztab, rozwijmy. Co tutaj? Zwiększa liczbność oddziału grenadierów, już to ma oddziału niszczyciel czołgów. Na pewno byśmy chcieli, ale brakuje nam. O, wroga jednostka tutaj sobie padła pod naszą potęgą. Wy nie potraficie sobie przejść. A tu właśnie, jeszcze kogoś mi tu brakowało. A, zajmijcie sobie amunicję właśnie. W ogóle was można byłoby właśnie powysyłać na te wszystkie tutaj punkty. Skoro nie mam limitu czasowego ani nic. Z dłuższej perspektywy montowanie jest fajne. No, jak większość rzeczy, które lubi się, wszystko może być fajne. Włos jest luz. Ten w ogóle gdzieś spieprza. Do tej stodoły, no dobra. W ogóle jakiś mały ten most, to tylko kolej może przejechać, co ciekawe. K
Tutaj też mamy bardzo ciekawy pojazd, taki pseudo-transporter Pepans. Właśnie, on ma takie niewielkie działo przeciwpancerne, ale można go właśnie celne strzelanie niszczyć, taki w teorii czołg snajperski autentycznie. Pozajmujemy sobie te bzdury, zobaczymy. Czy w ogóle są tam Brytyjczycy? Trochę tutaj dostaliśmy. Na pewno trzeba byłoby ogarnąć nie te zestawy, ale właśnie większa liczebność. Piaty mają? No jeszcze chyba niekoniecznie. Zjeść chlebek, Boże. Więcej powtórek do montażu. Mówię, Franc, jeśli chcesz bawić się w takie rzeczy, spróbuj sobie własną jakąś taką rzecz zmontować, nie? Wtedy to na pewno ci to dużo da. No i przede wszystkim program sobie normalny ogarnąć. Bo to tamten, dowiedziałem, że miałeś problemy i tak dalej. A najlepiej właśnie mieć takie coś, na czym się dobrze robi, co się zna, wysoka jakość i tak dalej, nie? Mówię, bo już na przykład czasy 720p, no się skończyły niestety. Transporter snajperski, no właśnie. Taki to jest sobie transporter Iren. Repairs complete, w ogóle ten tutaj z moździerza. Zaraz, to nie ty. A ty w ogóle masz tutaj chłopaków. A, nawet nie wiedziałem. To dwa oddziały całe, czyli całkiem sporo. O, pobombardujemy ich trochę tutaj. Twoja misja to zniszczyć ten most przed natarciem, a na pociąg będzie czołg na przykład. Nie, no pociągów to raczej nie będzie. Jesteśmy w Holandii, oni po prostu Brytyjczycy chcą jakikolwiek most, żeby móc tutaj nas do... O, właśnie, tu mają nawet zabezpieczone rzeczy Brytyjczycy. Was is los. Dobra, wchodzimy już tam na pewno. Nie mają nic tutaj przeciwpancernego, więc wydaje mi się, że... No spoko, spoko. Tamtą zmontowaną powtórkę, no mówię, Franz, raczej nie będę jej wstawiać, bo po prostu ma za niską jakość. Nie opłaca się tego, skoro i tak sam mogę wygenerować sobie wyższą, nie? No i mówi, tam kilka tak niedociągnięć, nie? Pokroju właśnie, że tego, no nie było fade in, fade out, nie było na początku, na końcu się obrazek nie zbliżał. A to wszystko tego, nie? Mówię, tak jakby lubię ujednolicać te rzeczy, nie lubię, jeśli coś tam nagle wygląda inaczej od wszystkiego, jest takie chaotyczne wszystko to, nie? Mnie czasami ciekawie, co niektórzy tu mówią. Proszę na Niko. Tu nas trochę pobili. Uuu, co jest? To przeciwpancerną odwali? Co jest? Dobra, trochę nas tu potegował. Czemu w ogóle wy go właśnie nie atakujecie? Proszę go zabić. Musiał chyba użyć amunicji przeciwpancernej. O, i Goliata teraz można rozstawić. Zaraz rozpieprzymy cały most. Ten program coś przy eksporcie popsuł. No właśnie, co tu na nas biją? Oni mają tu działa przeciwpancerne, jakieś cheaty. Czyli zajęli już tutaj, są w Osteburgu. Jeszcze przez most przełażą. A co my tu możemy? 2-2-2? To raczej nie. Chociaż... Transporter amunicyjny zmniejsza czas przeładowania umiejętności. Gówno to jest. No to faktycznie chyba tylko 2-2-2 nam zostaje z tego całego. Dobra, jest Goliat. Jedziemy Goliatem, bo oni cały czas tutaj przełażą. Właśnie, ty też tutaj. Już sami go wysadzili tak naprawdę. No właśnie, będę musieli znaleźć teraz nową drogę. Jakiś szybki, no. Zadanie wykonane, most został zniszczony, koniec misji. Nie, żartuję, co się będzie dalej dziać, teraz sprawdzimy. To na pewno nie koniec. Now that the bridge is destroyed, it is imperative that we expand our defensive line. The British First Airborne has paused its assault and is probably regrouping. Hauptmann Berger, have your troops establish our front and order your brother to prevent the British from reaching Arnhem. Reports also indicate that the paratroopers have taken the heights. Send a combat patrol to the area. We must move quickly and capture these points. We do not know when the commandos will renew their attack. No właśnie, są once tutaj. The area is secured, the Luftwaffe will be sending in support along with Fallschirmjäger squads. Ooh, Fallschirmjägerzy będą. Destroying that bridge also cut off our own reinforcements.
O nie, nasze też. Jakieś tam posiłki będą miały problemy psychiczne. Elements of the 1st Airborne Enemy Combat Groups are regrouping in Osterbeck. They have the intention of making a push beyond Osterbeck and into Arnhem. It is essential that we protect the way to Arnhem from every approach. These are the main roads from Osterbeck to Arnhem. No we właśnie. Can expect a fierce push to secure the roads, here and here. If for some reason we lose ground on these positions, have the Kampfgruppe fall back to these secondary defenses. Stay strong, hold your ground. Keep the British out of Arnhem. Nie można im pozwolić tutaj wejść do Arnhem. Żeby w radziwości Luftwaffe miało przylecieć. Additional reinforcements have arrived. Co my tu mamy? Ground forces can help fortify the area with barbed wire and sandbags. They can also construct their 20mm flak feelings and the versatile 88mm anti-aircraft cannon. The Luftwaffe is central to our defensive operations and should complement Kampfgruppe Leer nicely. Nawet przyjechali sobie ciężaróweczką, jak kurde dostojnie, nie? A ty nie wiem, tam trzymaj się blisko niego. Dobra, i na wzgórzu coś podobno mieli, coś tam gadali. I broń tego brzegu. Tutaj. No idzie to 88, wymaga działu flag. Okay. No właśnie, troszeczkę jednak chyba tutaj na razie nie potegujemy, musimy od góry, raczej od dołu gdzieś tutaj pójść. Można przyzwać sobie znowu siły naziemne. O, jeszcze artylerię mają jakąś. No dobra. O ja pierdziele. Walą mi tutaj po bani. Nie, jak? Jakim cudem to miał? Tutaj walnęła drugi pocisk. Tutaj? Co to za oszustwo jest jakieś? Jakieś porąbane. No właśnie, zróbcie jakieś tutaj barbed wiresy. I nie można, wymaga działko flag 36. No mamy, wiesz, działko flag jakieś tego. Pewnie tutaj gdzieś się ulepsza. Patrzcie, mamy wreszcie taktyka Luftwaffe. Zaraz. Uzupełnimy sobie ten. Trzeba było wykupić właśnie lepsze to gówno i na pewno jeszcze z więcej tych. Znowu atakują, no to pod tego trzeba iść oczywiście. A wy tu? Co to jest? Jakieś saperzy tutaj sobie siedzą na dupie. Dobra, zaraz. Co wy tam piszecie? Tylko ten... ludzie wiedzą tego. Zastanawiam się, skąd oni wzięli tam te czołgi, bo to no właśnie... satelity Mantery. Kochana moda, właśnie. No to niezłe czytanie czatu i ginięcie. Dobra, wy też, może nic nie ten. Musimy liczyć na to, że to zadziała. Dobra, wy spróbujcie tam obronić to gówno. No w ogóle może sobie zapiszemy właśnie UE1. O tak mówię, zaczytałem się na czat, a tu nas trochę zmasakrowali. Te sławne zapisywanie stoletnie. Byle dzisiaj, no właśnie. Squad, ready for orders. Schnell, let's get to it. Zostawcie to gówno. Tutaj pewnie trzeba będzie was podprowadzić. Jeszcze można wam coś dać? Granaty przeciwpancerne? Nie, i granata rzucił ostatnim, kurde, ułamkiem sił. Co za ham. Widzieliście to? To było chamskie? Dobra, wy zajmiecie to działko jednak w takim razie. Wy tu macie tam bazookę. Jeden punkt mamy, Feldschirmjägerów będziemy chcieli raczej jak najszybciej tutaj ogarnąć. A was za ten czas można byłoby, nie wiem, tutaj pewnie jakieś...
Even the enemy Shermans will be no match for our new anti-tank grenades. Znowu tutaj napieprzają. Zdobądź zasoby. Jeszcze karabin maszynowy mają. Dobra, czyli już widzę, że stędy się nie podejdzie. Trzeba będzie jeszcze byłoby spróbować. O! Tylko żebyście tam dobiegli, nie? Dam ci medal! Nigdy nie miałem tego medalu, dlatego tym bardziej chciałbym go zdobyć. Ale i tak spróbujemy ich wycofać, bo musimy puścić tam grupę pancerną. Czy tego chcemy, czy nie? Musimy wjechać tam na górę. Kto tam płacze? Szajse, no szajse, bo nie potraficie zabić, kurde, jednego ludzika. Jesteście tak żałośni. Bierzemy was, uzupełniamy, dobra. Tam z trzy oddziałki można dać. No właśnie, karabin maszynowy załatwimy. To trzeba będzie zająć i tutaj jeszcze z jakieś gówno, to tam pewnie by się przydało. Jezu, na jeden zdrowia to żyje, masakra. Wszystkich tam zmasakrowało. Zabijecie? Jest, jest! Felsi Miegerzy są wreszcie dostępni. 420 kosztują. Jezu, to zaraz padniesz. Oni młodzież chyba mają tu jakieś w ogóle. O nie, jeszcze to działo chyba wielkie tu nawala. Tu jest młodzież. No właśnie. Dawaj, tutaj powiedz. No właśnie, ruszać się i zabijać, mordować i tak dalej. Zabijcie. Się nawet do domku możecie wejść. Wyjść, wysiąść, wysiąść, nie, bo to jakiś... Nie, już myślałem, że MG... O, rozwalimy teraz im to działo, o. Teraz już powinno być troszeczkę lżej pójść. Coś tutaj atakuje. Spokojnie, spokojnie, W2. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Oni tu mają jakieś te karabiny maszynowe, bo te nasze po prostu czołgi to jest gówno, niestety. To trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że nasze pojazdy to jest gówno. O, oni mają jakieś granaty, jakieś gówne. Dawaj, jeszcze zamów tego. O, ja to słyszę, słyszę jakiś donate kolejny. Kurwa, nie ma! Będzie jakaś ankieta? No, Patryk zależy jaka. Wesołowski wpłacił 1 zł. Witam, nazywam się Patryk Wesołek Wesołowski. Proszę daj mi numer karta kredytowa. Zostałem porwany przez porywaczy i muszę opłacić. Co? Zostałem porwany przez porywaczy, muszę opłacić okup. Ja pierdol. No to grubo masz tam, muszę wszystkim powiedzieć. Co, oni to zawiorą mi, czy co? Niby zawiorą, czy tam próbują zabrać. O, też można byłoby z tego domku w ogóle zrobić. O, tu jedzie ten śmieszny samochodzik. Tutaj też zaraz im rzucimy. O, jest. Przygwoździł nas ten gówniak. Dobra, wyle tam dobiegniecie wy kiedyś. Czemu wy nie biegniecie, na litość boską? Mieliście biec po te zapasy gdzieś tu spadnięte. A wyrzuciliście ten granatem? Co za gier. No, wiesz, zginęliście. No, jakieś takie upośledzone te nasze siły, mi się tak wydaje. Nie mają, że jakby mają problem z najmniejszym tym. Z najprostszym zadaniem zawsze.
zwerbuj, uuu, się z domku pojawia. Uuu, zarąbiste. Tu mają moździerz, no właśnie. Dlatego nas tak to boli tutaj. Tu jest ten zrzut, weźcie go na litość boską, zabierzcie. Dobra jest, trudna misja, jest taka strasznie, jakby atakują na każdym, ale to każdym froncie, że nie można jakby, jeszcze to miasto jest takie, że tak powiem, otwarte. Butterfly bombs, co wy macie w ogóle, jakiś granat? Vehicle has been destroyed in action, pierdolne zaraz. Nie naprawiłeś go pewnie, ja? O ja, kolejny donate jakiś. Wy zostaliście przygwożdżeni. No i mówię, jak tu je... Czemu wy się nie wycofujecie? Halo? Halo? Klikam odwrót! Halo? O, dopiero teraz, ale upośledzone są te jednostki. Nie wiem, podjedź tam, dupę wieć. Wpłacił 1 złoty. Witam, mam na imię Paweł, to ja go porwałem. Witam, mam na imię Paweł. No to grubo, jeśli go porwałeś w takim razie. Puśćmy tam z dwóch gości. Dziękuję oczywiście za donata. Jest dziobak. I znowu ktoś tam. I czemu wy nie potraficie w to strzelić? To widzicie tych żałosne jednostki? XXX69. Gdzie? Jakiś jeszcze jeden ten. XXX wpłacił 1 złoty. Pozdrawiam live. Jak masz jakieś powtórki 20-minutowe, to wyślij, bo bym sobie na czymś potrenował. Miłego zwalczania brokoli 69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 
Donata. Tylko troszeczkę trudno mi na razie odpowiadać na cokolwiek. Nie, no widzicie, on nawet nie potrafi tego. O jest, oznaczenie zdobyte, nigdy go nie zdobyłem. Dlatego tak ważne było to dla mnie. Szybowce jeszcze jakieś latają tutaj? A wy nie potraficie nic zrobić, macie broń na daleką tą odległość. Tutaj coś wbiło w ogóle, przejechało sobie przez moje linie, że tak powiem, osłony, i a tego dalej nie mogę zrobić. Tu to szybowcem tu wlecieli chyba, co tu się odwala w ogóle? Masz oznaczenie cygańskie, no właśnie. Ty, co tu się wyleciał nam pod tego? Ale zaraz go rozwalą i tak to się skończy, zwyczajnymi pistoletami. No właśnie, poza kontrolą, amena. Kurde, no za dużo tych tutaj, tych gówien tak naprawdę jest. Ja nie mam nawet tyle tej. Ja nie mam broni przeciwpancernej takiej, żeby takie gówna się bawić. O, tutaj jest jedynie ten ktoś, kto to potrafi. O, jeszcze walą do niego oczywiście. Dwie minuty w sumie jeszcze musimy się tylko utrzymać, ale misja strasznie trudna mi się wydaje, taka po prostu, o tutaj jeszcze w sumie są darmowe jakieś te. No wy prawie nie zniszczyli nawet tego czołgu, no. Żałosni ludzie. Felci Miegerzy też nie potrafią zwyczajnego ludzika o tutaj centymetra zabić. Co tu leży? Bezodrzutowa wyrzutnia. Czemu wy nie atakujecie? Bo do domu pewnie wchodzicie. No właśnie, przede wszystkim... Nie, tracę kontrolę na tym, co tu się odwala. Nie wiem już praktycznie nic, co tu się dzieje. Za dużo jest ich tutaj po prostu, za dużo. Może Goliata stawić? Nie, mam mnóstwo tego. Może będę zrzucać faktycznie miny im już na łeb. Nie wiem, sam. Za dużo jest tego, nie pokazujecie zadzwonienia.
Pokazuje, tylko nie na tym ekranie. Pokazuje, ale nie na tym ekranie, jakbyś chciał wiedzieć, bo uważam, że gra jest ważniejsza od tego. Dobra, wypuściliśmy Goliata, może on to wybuchnie, patrzcie na to. Bohater narodu, silnik uszkodzony. Dyn-dyr-dyn, 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 dyn-dyr-dyn. No i przeżył, nie? Tu już prawie nie ma w ogóle żadnych jednostek. Proszę tutaj podejść. Fucking down, ja, ja. Ktoś jest bez sprzętu. Felsi nie wierzy, że to może niekoniecznie, ale wy moglibyście podnieść te wyrzutnie. Rzuć granata. Jeżeli ci stąpię, no to grubo. Bunkier sobie zrobił, jak gdybym jeszcze mógł. To jest France inna, to jest totalnie inna armia, inny styl gry, inne wszystko. Tu nie ma bunkrów, to nie jest zwyczajna jakby jednostka. No to jest wszystko inne, w tym świecie jest wszystko inne niż inne. 13 sekund, może się uda. Chyba, że to mi zajmę, może na głowę by mi coś spuścił. Trzeba chyba korzystać z tych umiejętności po prostu faktycznie. Udało się! Udało się! Patrzcie, widzicie to? Jest! Ale to była masakra. To była masakra przede wszystkim, bo ja nie mam zwyczajnych czołgów. A ja nie mam tyle aż jednostek, żeby jakby, bo wiecie, jak mam z pancerszrekami na przykład, one są beznadziejne na piechotę, to ja nie mogę sobie pozwolić, żeby mieć ich tutaj na każdej linii, ale udało się. I to ze wszystkimi misjami. Kij ci w dupę tam, Koch, kurde, jedynka na najwyższym. Puh, pluję na takie coś. Patrzcie, 3 zaliczone główne zadania, dodatkowe wszystko i jeszcze medal za zdobycie wszystkich zrzuconych zasobów brytyjskich. I tak ma właśnie być. Dziękuję i cięciunio, dziękuję za uwagę.